Dzień dobry! Z samochodu znowu. My już w drodze jesteśmy. Jest sobota, jest 8 rano. Wybieramy się do polskiego klubu, ponieważ od 9 dzisiaj będą sprzedawane polskie rzeczy, takie jak pączki, słodkie bułki, jakieś makowce na święta, więc mam nadzieję, że uda nam się coś kupić. Postaramy się być w miarę wcześnie, żeby zająć sobie kolejkę, bo ostatnio jak byliśmy na święta Bożego Narodzenia, to było naprawdę dosyć dużo ludzi i duże kolejki. Więc aż ślinka mi leci na samą myśl, że może uda mi się kupić... O, czekajcie, muszę się przestawić. Że może uda mi się kupić makowca albo słodką bułkę z makiem, moją ukochaną i ulubioną. Najlepszą na świecie. No, także na razie jestem podekscytowana i się cieszę. Zobaczymy, co będzie na miejscu. I tutaj mam też, stawiłam na samym początku, jaki miły miałam dzisiaj poranek. Po prostu cudowny. Znowu przyszły kangury. One przychodzą non-stop te same. To jest mama z małym. I one zawsze przychodzą pod nasz jakby ogródek, że tak powiem. I ja po prostu je uwielbiam. Uwielbiam na nie patrzeć i no, są takie kochane. Także na początku filmu na pewno będziecie mieli mój poranek. Ja po prostu uwielbiam to miejsce i uwielbiam patrzeć na te kangury, jak one przychodzą do nas. No, a tymczasem będziemy się zbierali, ponieważ Paweł poszedł do jakiegoś tam jednego sklepu coś załatwić. I będziemy się zbierali powolutku i będziemy jechali do polskiego klubu. Jeśli mi się uda, to coś nagram, jeśli nie, no to wybaczcie. No. Jesteśmy już po tych zakupach w polskim klubie, ale tam jest po prostu jakaś rzeź i masakra. Polską tradycją ten komitet kolejkowy musi być. Tak, kolejki są po prostu tragiczne, nawet jak jesteście o czasie, to jest po prostu, żeby dostać się. Tam jest kolejka do kolejki. Tak, ale za to mam moją obiecaną bułę z makiem. Tylko, że ta bułka to jest taka malusieńka jak w mojej dłoni, ale jest, zobaczcie, bułka z maczkiem. A ty już wkrzamałeś swoją bułkę z serem. Dobra była, co? Pycha. To jest moja ulubiona bułka. Ja uwielbiam bułki z makiem. A będziesz się później uśmiechała? Będę miała mak w zębach. Pycha. Jeszcze. Ostre? Zobaczcie, co mam. Jaką mam torebeczkę nową. Nowa torebeczka, a w niej... Z koszyczek. Koszyczek. Bo nam się ostatni... Co mu się zrobiło? Nie był UV Protek i się zbutwiał. Zbutwiał nam się, poobrywał nam się cały na... Klamerki. I się klamerki rozpierdzieliły. Biegły się. Masażer do twarzy. Będę się masować, tak wygląda. I w końcu jakieś inne zastosowanie dla niego. I udało mi się kupić w takim japońskim sklepie taką maseczkę. Żelową. Dziękuję. Byłam ja, Jarząbek. A zobaczcie, co tu mamy. Tutaj mamy makowca jednego, to są dwa. Jeszcze mamy serniczek. Tu mamy jeszcze troszkę polskich rzeczy. Majonez, makaron. Tu mamy serniczek. A tutaj zobaczcie, co mamy. Pączusie. Także
I znowu będę gruba. Także my jesteśmy już w domku, udało nam się większość rzeczy załatwić i za chwilę będziemy dalej wybywali z domu, ponieważ jedziemy, musimy jeszcze dzisiaj troszkę popracować, ale no, jest taka fajna pogoda. W sensie jest zachmurzone niebo, ale jest przyjemnie bardzo, bo nie jest tak aż bardzo gorąco, więc super. Już jesteśmy w domu w końcu, po całym dniu. Dzisiaj żeśmy się trochę najeździli, trochę narobili, taki długi dzień mieliśmy. I już jesteśmy w domu, na bank już nigdzie nie będziemy wychodzili. Także ja się przebrałam, jak widzicie, i biorę się za moją jogę. Idę się porozciągać trochę, zapalę sobie świeczuszkę i sobie troszeczkę tak odetchnę i po prostu pooddycham. I jeszcze bardzo, bardzo, bardzo mocno chciałam Wam podziękować za każdą subskrypcję i za każdy komentarz, który zostawiacie pod naszymi filmikami. To jest naprawdę miłe, bo przynajmniej wiemy, że nagrywamy dla kogoś, a nie tylko dla siebie. Także bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Naprawdę to jest niesamowite, to jest miłe, bo wtedy mamy taki kontakt z Wami i wiemy, że ktoś siedzi po drugiej stronie i ogląda te filmiki. Bo wiecie, wyświetlenia jakieś tam się robią, ale tak naprawdę tych komentarzy nie ma dużo, więc czasami zastanawiamy się, czy ktokolwiek ogląda te filmiki. Ale mimo wszystko jest to bardzo miłe i dziękujemy Wam za wszystkie komentarze i za wszystkie subskrypcje. No, także mam nadzieję, że ten króciutki vlog Wam się dzisiaj podobał. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!